Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj będzie to trzeci filmik z serii o kalendarzach adwentowych. Tym razem będą to obiecane kalendarze ze słodyczami. Chciałam nagrać ten filmik już jakiś czas temu, ale niestety nie sprzyjała mi aura. Mam na myśli pogodę po prostu. Ponieważ było tak ciemno, że nie dało się nagrywać, a że ja nie mam lamp, no to niestety musiałam to przekładać. No i dopiero teraz mam możliwość, żeby w ogóle to nagrać. No dobra, przygotowałam dla Was tutaj właśnie spis tych kalendarzy, jakie udało mi się znaleźć ze słodyczami. I myślę, że możemy przejść. Niektóre są z Allegro, niektóre są dostępne w sklepach stacjonarnie. No, niektóre znane, niektóre może nie wiecie, że w ogóle istnieją. Pierwszy kalendarz, jaki tutaj mam, jaki znalazłam, jest to kalendarz z Haribo i są dwie wersje. Jest wersja XL i wersja zwykła. Ta XL kosztuje 46 zł i możecie ją dostać na Allegro. A druga kosztuje 27,99 i jest dostępna w Piotrze i Pawle. Tylko tam ją znalazłam, ale może gdzieś indziej też w jakichś sklepach ją ten kalendarz po prostu znajdziecie. I zawiera on mini żelki w małych opakowaniach, żelki, gumy, czyli po prostu żelki, gumy, mini żelki, takie właśnie żelki normalne w pełnej pojemności i żelki w malutkich opakowaniach. I kolejny kalendarz jest to kalendarz z Milki, Milka Magic Mix XL. Czyli jest to większa po prostu, większa wersja kalendarza z Milki. Kosztują 65 zł na Allegro. Możecie mi dać znać, czy dla Was te ceny za kalendarze adwentowe ze słodyczami nie są trochę za wysokie. Bo szczerze mówiąc, jak tak przejrzałam to wszystko i znalazłam niektóre kalendarze po 130 zł, o których Wam zaraz powiem, to szczerze mówiąc, trochę to jest dużo jak za po prostu słodycze, no ale cóż, no. Nie wiem, czemu tak jest, ale dla mnie to jest trochę nienormalne. Możecie mi właśnie dać znać, co o tym sądzicie. I w tym kalendarzu z Milki XL mamy czekoladowe mikołaje, cukierki, czekoladowe bałwany i tak dalej. I oprócz właśnie takich czekoladek mamy właśnie te mikołaje, bałwany i cukierki. Dlatego jest on XXL, ponieważ macie czekoladowe mikołaje i tak dalej. No dobra, niech będzie, że dlatego jest droższy. I drugi kalendarz to jest, mówiłam, jest dostępny, tak, 65 zł na Allegro. I wersja mniejsza, jeżeli chodzi o Milkę, jest to kalendarz z Milki, taki, o, bo ja już sobie go kupiłam. Także jak widzicie, w tym roku będę mieć kalendarz adwentowy z Milki. A jest to prześwietlone, ale tak. I w środku mam, będzie miał takie czekoladki, jedne z nadzieniem, jedne zwykłe. I ten kalendarz kosztuje... Zależy gdzie, ale ja kupiłam go akurat w Biedronce. Jeżeli będziecie w Biedronce, to myślę, że może jeszcze być dostępny i tam jest w najtańszej cenie, ponieważ w Biedronce kosztuje 18,99, a jeżeli chodzi o inne sklepy i w ogóle on zabiera 24 czekoladki, tak jak już Wam mówiłam. W Carrefourze znalazłam, że kosztuje 19,99, w Auchan kosztuje 24,99 i w Tesco około 20 zł. Ale te ceny na przykład w Auchan czy w Tesco i nawet w Carrefourze wydaje mi się, że są poprzeceniane, bo zwykle ten kalendarz kosztuje około 25-26 zł z tego, co udało mi się znaleźć. I dalej kalendarz, który również znalazłam na Allegro, jest to kalendarz z Nim 2. Nie wiedziałam, że w ogóle Nim 2 ma swój kalendarz, ale jest on dostępny tylko na Allegro. Wydaje mi się, że jest on po prostu ściągany z Niemiec, dlatego nie ma go u nas w sklepach. Kosztuje on 58 zł. I zabiera w środku mini bonbon, lizaki, no i oczywiście mini cukierki Nim 2. I dalej jest kalendarz Chupa Chupsa, kosztuje on 65 zł i jest dostępny na Allegro. On również sprowadzany jest z Niemiec. I w środku mamy lizaki, mini lizaki, lizaki z gwizdkiem, gumy, żelki, szoki, nawet gumy szoki, które mi się kojarzą z dzieciństwem. W szkole zawsze się jadło szoki i patrzyło się, kto dłużej wytrzyma. Tak, ale tak jak mówię, jest za 65 zł, czyli to jest dosyć spore jak na te kalendarze adwentowe. Ale myślę, że jak ktoś właśnie chce mieć kalendarz tylko słodyczowy, jeżeli jesteście właśnie młodszymi widzami, no to taki kalendarz jest fajną taką rekompensatą za taki kalendarz na przykład kosmetyczny. Chociaż no mówię, ja bym sama nie kupiła tak drugiego kalendarza. Dobra. Dalej mamy kalendarz z Ferrero Kinder Maxi Mix i on kosztuje 68 zł, również jest dostępny na Allegro, to jest ta taka wersja większa, ponieważ również mamy Kinder, ponieważ również mamy kalendarz z Kindera, ale w mniejszej wersji, który jest tańszy, a w tej większej wersji mamy figurki z czekolady, jajka niespodzianki, Kinder Country,
szokobonsy i czekoladki Kinder, także są po prostu tak samo jak było w przypadku Milki, taka bardziej wypasiona wersja tego kalendarza, ale mamy również, tak jak mówiłam, mniejszą wersję i ten kalendarz mniejszy nazywa się Kinder Mini Mix i on ma na przykład w środku, jego miałam w ogóle w zeszłym roku na Vlogmasie, on jest taki sam jak w tym roku. Ja byłam troszeczkę nim zawiedziona, ale jeżeli lubicie właśnie takie rzeczy typu, co tam jest Kinder Country, czy Kinder, Kinderki takie małe, czy co tam jeszcze jest, no, jak to się nazywa? Kinder Bueno, to tam właśnie są takie rzeczy i mamy Mikołaja w czekoladzie. Jeżeli w ogóle chcecie zobaczyć zawartość, to możecie sobie wrócić do mojego Vlogmasa i będziecie wiedzieć, co jest w środku. I on kosztuje, zgubiłam, w Carrefourze około 25 zł, w Tesco 27 zł i w Kauflandzie 27 zł. Może będzie gdzieś jakaś promocja, ale tak jak mówię, no są to ceny tak do 27 zł. I tak jak mówiłam, właśnie dostępność Carrefour, Tesco i Kaufland. I dalej mamy kalendarz z M&M'sów. I szczerze Wam powiem, że na Allegro on kosztuje 65 zł, a w Auchan 37 zł. Także no nie polecam raczej kupować na Allegro, lepiej wybrać się do najbliższego Auchan w Waszym mieście, nawet przejechać się kawałek, no bo to jest 30 zł więcej. A co mamy w środku? W środku mamy Marsy, Snickersy, Twixy, Bounty i oczywiście M&M'sy i Milky Way. Także to jest też fajny kalendarz, no mówię, jeżeli lubicie właśnie Marsy, czy Snickersy, czy takie Twixy, po prostu batoniki, no to to może być dla Was fajna opcja i jest to na pewno bardziej takie, no fajniejsze od samych takich czekoladek. I tak jak już Wam mówiłam o tym bardzo drogim kalendarzu, który znalazłam na Allegro, jest to kalendarz, który kosztuje 136 zł i mamy w środku, w ogóle ten kalendarz nazywa się Kinder Hello Kitty. Mamy wersję właśnie z Hello Kitty i z żółwiami ninja, także to są typowe takie rzeczy dla dzieci. I w środku mamy 24 jajka niespodzianki właśnie z zabawkami albo Hello Kitty, albo żółwiami ninja. Także jeżeli ktoś jest wielkim fanem Hello Kitty czy właśnie żółwi ninja, to może być dla niego fajna opcja. Chociaż mówię, no 135 czy tam 6 zł to jest naprawdę dużo. I za taką cenę możecie mieć właśnie jakiś kalendarz, na przykład wiem, że są z Lego jakieś kalendarze czy coś takiego, niż po prostu kalendarz z jajkami, niespodziankami, ale co kto lubi, jeżeli właśnie ktoś ma pieniądze i chce wydać, to czemu nie? I dalej mamy kalendarz z Linda, czyli kalendarz z pralinkami. Niektórzy bardzo lubią te pralinki z Linda, w tym moja mama. Ja tak średnio przepadam, ale są naprawdę smaczne, po prostu dla mnie są za słodkie te rzeczy. I możemy go dostać w Auchan za 40 zł i w Tesco za 30 zł. I w środku mamy praliny, czekoladki i czekoladki nadziewane. Także mówię, jeżeli ktoś lubi właśnie praliny i nie chce mieć takich zwykłych czekoladowych kalendarzy ze zwykłymi właśnie czekoladkami, to takie praliny mogą być fajne, właśnie czy na Mikołajki komuś kupić. To jest zawsze fajna opcja. I w Tesco znalazłam jeszcze kalendarz z Maltesersów i kosztują 14 zł, właściwie no 13,99. I w środku mamy czekoladki. Także to pewnie będą czekoladki z tej czekolady, w które są otoczone Maltesersy. Ale widziałam go tylko w Biedronce. No ale groszy w innych sklepach nie były dostępne te kalendarze. No i oczywiście mamy też kalendarze takie tanie. Kalendarze do 10 zł, po 5, po 3, po 6 zł. I są to takie kalendarze, można by powiedzieć, no name. To są po prostu kalendarze takie zwykłe, które możecie dostać w każdym sklepie. Nawet w Rossmanie, one mają różne nadruki. Nawet jakieś tam świąteczne, Hello Kitty czy Psi Patrol. No to już w zależności, co byście chcieli wybrać. Minionki też są. Można je zakupić na Allegro, ale są również dostępne w takim każdym sklepie, myślę, po prostu. Wiadomo, że niektóre są z czekoladkami lepszej jakości, niektóre z gorszej jakości, ale ja szczerze mówiąc, gdybym nie chciała w tym roku spróbować tego kalendarza z Milki, to kupiłabym sobie taki zwykły kalendarz. Także jeżeli po prostu chcecie mieć taką zabawę, otwierać sobie okienka, a nie chcecie wydawać 30 zł na kalendarz, bo ja sama bym tyle nie wydała. Zastanawiałam się długo nad tym kalendarzem z Milki, ale bardzo już chciałam spróbować trzeci rok ten kalendarz, więc stwierdziłam, że w tym kupię. No i jeszcze był przeceniony w Biedronce, także przeceniony, po prostu w takiej cenie był w Biedronce. A te kalendarze do 10 zł myślę, że też jest fajna opcja i wcale nie są jakieś złe, tylko musicie po prostu trafić na dobry.
Ja zawsze, jak byłam młodsza, to co roku miałam takie kalendarze właśnie wszędzie dostępne do 10 zł i cieszyłam się bardzo z otwierania tych okienek. No dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jak widzicie, tego dużo nie jest. Chciałam właśnie na szybko Wam przekazać informacje o tych kalendarzach słodyczowych. Nie będę się też rozgadywać, no bo po prostu powiedziałam Wam, co jest w środku i myślę, że już sami będziecie potrafili podjąć decyzję. W ogóle, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to Wam jeszcze powiem o tych kalendarzach z Cadbury, że jak otwieracie każde okienko, to tam jest napisane jakieś zadanie, na przykład narysuj Mikołaja albo zaśpiewaj piosenkę. I dla mnie to naprawdę też była super sprawa. Ja 2 lata temu miałam kalendarz z Cadbury i to było takie fajna rzecz w ciągu dnia, ponieważ nie wiem, mogła być smutna czy coś. Otworzyłam sobie okienko, miałam jakieś zadanie i to zawsze mnie jakoś uszczęśliwiało. Także jeżeli macie możliwość i dostęp do tych kalendarzy z Cadbury, to bardzo Wam serdecznie je polecam, ponieważ one nie są drogie, mają dobre czekoladki, no i przy okazji mają te zadania, co jest naprawdę fajne, fajne urozmaicenie świąt. Taki można poczuć świąteczny nastrój, ponieważ te zadania są właśnie świąteczne. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tak jak mówiłam, pomogę Wam jeszcze w wyborze tego kalendarza, o ile jeszcze nie macie. Jeżeli macie już kalendarze ze słodyczami, możecie napisać mi na dole, na jakie się zdecydowaliście. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam do mojego Instagrama. No i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!